Cześć, 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 witam bardzo serdecznie, ja jestem Agren, a to kolejny odcinek z Wiedźmina. No i dobra, opuszczamy panów druidów i idziemy sobie do tej jaskini po tego grzyba, tak? Musimy znaleźć jakiegoś grzyba. No i dobra. Jak trzeba, to trzeba, no nie? Aż teraz się boję, co w tej jaskini będzie, bo tam ponoć roi się od kuroliszków. Także no, może być ciężko z nimi, ale no zaraz się o tym przekonamy, jak już tam dojdziemy, no nie? Oho! To jest Kikimora, tak? Kikimora wojownik. Okej, Kikimorka sobie tam walczy. To niech sobie walczy. No, oczywiście jakiś chuj mnie goni. Pan jeden utopiec mnie tu goni. Pan topiec sobie zdech. Teraz tak, idziemy tutaj. Oho, jeszcze jakaś roślinka, tak? Chyba Echinops to jest. Dobra, zdech. Okej, życia mam tutaj sporo, nie będę regenerował. No, czy ja mogę zapisać sobie już teraz gierkę? Dobra, mogę zapisać grę, spoko. Niech tak będzie, to sobie zapiszemy gierkę już. Dobra, i wchodzimy w takim bądź razie. I dobra, jesteśmy teraz w jaskini. I co tu się kuźwa dzieje? I co tu się w tej jaskini dzieje? Okej, tu się na razie nic nie dzieje. Włożę pochodnie. Bo kota chyba żadnego już nie mam. Ale zaraz jeszcze się... oj, nie w dzienniku, to jest w punku. To jeszcze zaraz się... A nie, mam jeszcze jednego kota. Ale czy ja go chcę wypić w tym momencie? Zobaczymy. Na razie go nie będę pił. Zobaczymy, jak to będzie to wszystko wyglądało, no nie? Czekajcie chwilę, bo się pogubiłem. Przynajmniej chyba z tamtej strony, a chyba tutaj mam przejście dalej, no nie? Tak, tu mamy przejście dalej, tu mam ten korytarz. Tu wcześniej było to widmo, z którym walczyliśmy. Oho, mamy kuroliszki. Okej, idzie do mnie jeden, na całe szczęście tylko jeden. Dobrze. Ajajaj, nie tym stylem. Okej, dobra. Ten man kuroliczek sobie zdech. Tylko kurczę, wiecie co? Najgorsze to jest to, że życie mi, kurde, trochę zabrało. A tu jeszcze był sam jeden kuroliczek. Nie, to jeszcze jest chyba jeden, tak? Chyba jeden, dobra. Powalimy go na pyrę. Sam jeszcze jeden jest dalej. Ojojoj, mnie teraz zobaczy, to będzie przypał w chuj. Chyba nie zaraz zauważy. Oczywiście, że mnie chuj zauważył. Ale to spoko, bo ten już nie żyje. Nie myślałem tego Arda użyłem tak wcześniej, teraz mi się nie zregeneruje na następnego kuroliszka. Dobra, zginął. Okej, w tym momencie bym sobie zapisał grę, o ile będę mógł w ogóle. No chyba powinienem móc. O, tam mamy w ogóle ostatni ze znaków, bo tam będzie znak... Queen? Queen, tak. Tak coś mi się właśnie wydaje, że tam powinien teraz być jeszcze znak Queen. Ale dobra. W sumie to teraz wróciłbym się i bym sobie regnął życie, no nie? I zobaczymy, czy to, że tak powiem, nie spowoduje tego, że jak tu wrócę, to te kuroliczki będą z powrotem żyć, no nie? Mam nadzieję, że nie, ale no przekonajmy się. Daleko w sumie nie uszedłem, więc w sumie mogę na to sobie pozwolić, tym bardziej, że tutaj niedaleko mamy ognisko. Przy samej jaskini jest gdzieś ognisko.
Gdzieś ogniska powinno być tutaj. Właśnie, jest. Dobra, elegancko. Śpimy sobie do południa. Bo po zmroku oczywiście po bagnach nie ma co za bardzo chodzić, bo po zmroku tutaj to po prostu aż się roi o tych bestii, innych potworów i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Weźmy jeszcze raz w takim razie do tej jaskini. Oj, bym wyszedł z powrotem. Dobra. I korytarz był gdzieś tutaj na lewo chyba. Otóż to. Okej, czyli spoko. Czyli na pewno to będziemy już znać wszystkie 5 znaków. A Queenster, co pamiętam, to dawała taką chwilową chyba tarczę, coś takiego. Więc fajnie też by było, byłoby potem tego Queena sobie podekspić właśnie, żeby mieć trochę więcej życia. Okej, widzę, tutaj mamy dwóch koroliszków. Jeden już mnie tutaj goni. Dobra, wyciągnijmy sobie broń. To jest trochę widnie, więc będziemy też tutaj lepiej z nim walczyć. Nie, te koroliszki są jakieś znacznie słabsze. Pamiętam pierwszy raz, jak właśnie walczyliśmy z koroliszkami w tych bagnach tam, na tych kanałach bardziej, to jakoś tam one były takie, wiecie, bardziej zabójcze, no nie? W każdym razie, jakkolwiek to brzmi. Dobra, i kolejny króliczek zaraz padnie. Jeszcze trochę go poobijam i zaraz poleci Ardzik i dobijemy go sobie. O, Yellow. Pięknie. Dobra, weźmy sobie te pióra od nich. Nie wiem, z tymi piórami w sumie co mam z nimi zrobić, ale być może będę potem mógł je za jakąś sensowną cenę sprzedać, więc... A, w sumie fajnie, bo nawet by sobie było właśnie wziąć, no nie? O, jeszcze jeden kuroliszek. Aha, i trafiłem jeszcze nie w to, co trzeba. Chciałem go sobie odepchnąć na bok, żeby troszkę mieć, że tak powiem, czasu więcej, no nie? Żeby się do tej walki przygotować, ale spoko. Jeszcze życia sporo jest. Aj, oczywiście z nim zacznie wykrwawiać zaraz, ale to dobra. Nie ma tego złego. Dobra. Okej. Weźmy te szczątki. Weźmy sobie tutaj. I co, poznaliśmy Queen. Oczywiście. Aha, właśnie, to jest czas, żeby zyskać... używamy go wtedy, że to jest czas, żeby wypić jakiś eliksir sobie, dobra. Zapiszmy sobie tutaj. Żebym za bardzo już nie musiał walczyć od nowa z tymi kuroliszkami. Okej, tu mamy kolejnego kuroliszka. Spoko, spoko. O, jeszcze jeden. To już mi się nie uśmiecha teraz. No właśnie, dlatego tam się nie uśmiechało, bo już mnie zabił oczywiście. Ale dobra, fajnie, że ten zapis sobie zrobiłem. Więc nie ma tego złego. Okej, spróbujmy zrobić teraz tak, pójdziemy tam troszkę, tego jednego zwabimy. Spróbujemy go zaatakować. Właśnie. A jeśli to się nie uda, teraz zabije mnie, to wtedy dopiero pójdziemy do jaskini zregenerować sobie życie. Znaczy w sumie tak i tak po tej walce pewnie pójdziemy, bo troszkę życia mi tutaj pewnie zabierze ten kuroliszek. Okej, ale sobie nie zabrał mi aż tak dużo, żebym jeszcze sobie z jednym nie mógł poradzić, no nie? Bo kurczę, strasznie daleko jest chyba do tego grzyba. Jeszcze nie, rozglejrzę się w ogóle za tym grzybem gdzieś, bo no niestety takiego nie widzę, no nie? Kurczę. Nie, no to są jakieś szybańce, czy jakoś tak, nie wiem, w ogóle jak to się nazywa. On jakoś na P się nazywał ten grzyb, który mieliśmy tutaj znaleźć. Może pochodnie, czy coś tu ciekawego jest? Nie. To mi tylko jakieś przejścia, tak? Dobra. No właśnie, mamy jakieś przejścia i nic więcej. Nie wiem, gdzie ten grzyb w ogóle będzie rósł. Tak samo jak ten na jakichś kamieniach, czy może bardziej właśnie na ścianie, nie? Na jakiejś skale go znaleźć. Nie mam pojęcia, ale tutaj jakoś się rozwidnia już.
korytarz. Okej, mamy kolejnego tego pana kuroliszka. Dobra, raczej mnie nie powinien zabić, ale na pewności nie mam. Dobra, nie zabił mnie, spoko. Te kuroliszki dziwnie w sobie wyglądają, jaka taka, nie wiem, trochę kura, no trochę jakiś kogut taki bardziej, no. Z głowy to jak kogut wygląda, faktycznie. Dobra, tutaj zrobimy sobie szybki zapis. Dobra. Okej. Coś tu słyszę, właśnie, słyszałem jeszcze jednego kuroliszka, tak mi się właśnie coś wydawało. Strasznie to ogólnie dużo tych kuroliszków jest, wam powiem. Tutaj jaskółka byłaby, kurczę, jak znalazł. Dobra. No chodź. Tego już zabijemy raczej. Potem zrobimy sobie zapis. Dobra, ten zdechnie. Zajebiście. Okej, poczekajmy chwilę. Dobra, pozbieramy sobie szczątki od nich jeszcze tylko, te pióra. Dobra, i szybki zapisik musi wlecieć, jak najbardziej. To zawsze dwa kuroliszki, potem nie do zabicia w razie W. No i dobra. Tu już jest widno i co teraz? Tu żadnego przejścia nie mamy. Tam widzę znowu jakiś kuroliszek. A tu mamy... Aha, zmasakrowane ciało tam mamy, okej, okay, kuroliszek. Czy ja dam sobie radę z jednym kuroliszkiem? Z jednym taga, to widzę już drugiego, to już dwa kuroliszki. Dobra, spróbujmy ich napierdolić. Spróbujmy ich najebać. Ale aczkolwiek chyba mnie on zabije. Chyba mnie ten kuroliszek jednak zabije, no nie? Dobra, jednak mnie ten jeszcze nie zabił. Dobra, ten jeszcze jednak mnie nie zabił. Dobra, weź mi to pióro. Znowu zapiszemy. Czekajcie. Teraz już mogę, dobra. Co już tak dużo tych zapisów, ale po prostu wiecie, nie chcę powtarzać mi się każdej walki z osobna później. A w każdym bądź razie teraz coś mógłbym sobie zjeść. Dobra, nie, zjadłem to w ogóle, czy nie zjadłem? Chyba nie, teraz dopiero, dobra. Dobra, coś tam życia mi przewróciło, ale bardzo mało. W sumie to dużo tego zgrywa też nie potrzebuję, bo to jest tylko jeden kuroliszek jeszcze do rozwalenia. Dobra, coś tu jeszcze mógłbym sobie zjeść. Mogę jeszcze bułkę opierdzielić, dobra. Dobra, daj... Aha, nie zjadłeś tej bułki jeszcze chyba, ta? Teraz mogę? Teraz już mogę, drugą, dobra. Dobra. I oprócz tego to jeszcze wziąłbyś mi, posmarował... gdzie jest osełka? Co ja, osełki nie mam? Jak to osełki nie mam? Ej, przecież ja miałem tyle tych osełek. A są osełki, dobra, ślepy ja. Miecz srebrny, to jest ten. Posmaruj. Dobra, elegancko. Teraz powinniśmy z tym kuroliszkiem sobie dać jeszcze radę, no nie? Raczej teraz powinniśmy go tutaj napitolić jeszcze. To są jakieś inne grzyby, to być może są te w ogóle grzyby. Ale na pewności oczywiście nie mam. Patrzę tylko na zdrowie, jak szybko mi upływa, ale na razie jest całkiem zajefajnie, no nie? Próbujemy. Dobra, elegancko. Dobra, spoko. Jeszcze nie mogę? O, teraz już mogę. Dobra, no to zapisik.
i gitarka. Jest, psilocyp. Czyli znaleziony. I elegancko. Teraz go zaniesiemy do Mudrydowi, a to już widziałem, jak jest zmasakrowane szczątki gdzieś. Zobaczymy, co tutaj się stanęło. To jakiś elf chyba jest. Okej, mamy pochodnie, krzesiwo i 12 orenów, więc w sumie spoko. Coś tam pieniążka troszeczkę zawsze wpadło. Dobra, no to co? No to wracamy w takim razie. W takim razie wracamy. Pokaż mi w sumie to na mapie. A, chyba mam pokazane w ogóle to na mapie, tak? Albo i nie. Dobra, zaraz zobaczymy. Jak może wyjdę ze skin, to może dopiero wtedy coś tam się zaktualizuje ta mapa. I wtedy faktycznie mi to pokażą już, a jak nie, to po prostu zrobię to ręcznie. Ojej, trochę ciemno. Najmocniej przepraszam, ale nie chcę mi się pochodnie na chwilę tylko odpalać. Dobra. Bardziej, że tutaj już jest wyjście zaraz na prawo. O, właśnie. Dobra. I elegancko. Dobra. To teraz tak, tu mamy ognisko niedaleko, więc od razu się uleczę. Bo lepiej mieć w sumie full życia, niż no chodzić tak niepewnie dość. Okej, okay, tam zostaje tylko południe tylko. Ale tak, widzę, że mamy tutaj znaki. Znaczy, nie znaki, tylko talenty do rozdania. Jeden srebrny i jeden ten. To wiecie co? Co mamy w zręczności albo w inteligencji? O, blokowuje czwarty poziom znaków. Okej, okay, to mamy w inteligencji. A co mamy w wytrzymałości? Tego chyba nie mogę sobie teraz oznaczyć. Tu mamy co? Odporność na ból. A weźmy to. Dobra. Siła, siła, siła. Okej, okay, tutaj nie mogę nic. Zręczności już nie mogę. To weźmy może... Teraz znaleźliśmy Queena, tak? Queena. Żywotności. To jest spoko w sumie. Podróż na ogień 50%. To się przydać może. Dobra, na razie weźmy to i to też. Dobra, spoko. I tak jak miało być, do południa śpimy. Dobra, widzę, że na mapie coś mam pokazane. I to jest chyba ta wioska druidów, tak? Tak jest, dobra. Czyli idziemy do gaju druidów. Dobra, czyli idziemy do gaju druidów. Są tu nagle tyle utopców. A ta kurdendraga wojownia, czyli kikimora wojowni, to tam walczy cały czas z tymi utopcami i patrzcie, i nawet nie padła jeszcze. Też dziwne trochę to jest, ale no dobra. Niechaj i tak będzie. Okej, okay, bo bliska teraz już tutaj też nic ciekawego nie mogę zrobić, bo... już po prostu zgasły, tak? Wieża się otworzyła i tyle. O, to jakieś ciała są w ogóle, ja tych ciał nie lutowałem, a nie lutowałem ich? Naprawdę? Czemu ja tego nie lutowałem? Dziwne aż. No dobra. Okej, okay, znajdźmy teraz tego pana Hyperniona. A to jest wilk. O, oswojony wilk. Dobra. A czekajcie, coś mogę na jeszcze mam do powiedzenia. Gwendolyn. Już nie gadałem, a teraz może właśnie. A nie, jednak nie. Nic ciekawego, Morel nie ma mi do powiedzenia. Dobra, druid jest. Kurwa. Tak, biały hierofant. Mam grzyby. Grzyby, o które prosiłeś. Wspaniale. Teraz dodam je do mikstury. Próbkę dostarczymy z pomocą sił natury. Zaniosą ją ptaki. Czy spotkanie jest przygotowane? Tak. Możemy ruszać, jak tylko będziesz gotowy. Okej. Okay. Mówiłeś, że ruszymy, jak będę gotów. Czyli możemy ruszać. Przygotowałeś sobie zapas tych twoich wiedźmińskich eliksirów?
Tak, jestem gotów. W takim razie w drogę. Spotkanie ma się odbyć na starej porębie Drwali. Pójdzie z nami moja stara przyjaciółka. Chociaż w taki sposób będę mógł pomóc. Stara przyjaciółka. Nigdy nie walczyłem u boku Wiwerny. Cóż, zobaczymy. W drogę! Aha, Wiwernę zabierasz ze sobą. Spoko. Kurczę. Jeden taki mój problem jest, no nie? Czekajcie chwilę, tu gdzieś było ognisko ogólnie. Ja bym chciał tylko sprawdzić, czy ja jakoś mogę właśnie tą alchemię sobie wytwarzać? Jak mam z tej alchemii w ogóle tak naprawdę skorzystać, bo... A, tu jest alchemia, teraz mam alchemię. I powiedzmy jaskółkę chciałbym sobie zrobić, mogę zrobić jaskółkę? Zrobiłem jaskółkę. Elegancko, tylko że białej mewy nie miałem, a białą mewę też sobie zrobię, to zrobię sobie jeszcze jedną jaskółkę. No i zajebiście. Dobra. Picobello. No medytuj sobie już tam. I gitara. Mamy teraz cztery jaskółki bodajże, jeśli się nie mylę. Teraz zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. Ekwipunek. Jaskółka. Tak, mamy cztery jaskółeczki. Fajna sprawa. I okej, to najpierw mam pokazane co. Obóz Drwali. Aha, to w obozie Drwali to jest. Myślę, że w obozie nie ludzi w sumie. No dobra, no w sumie Drwale to też nie ludzie, bo oni byli krasnoludami. No ale dobra. Niechaj i tak będzie. Dobra, jest ten druid tutaj. Pogadajmy z nim. Przygotuj się, powinni pokazać się niebawem. Pierwszego dialogu nie było, długo to jakby. Na to czekałem. Były tylko napisy. Okej, mamy jakąś kikimorę też. Najpierw to ten miecz, daj mi. I daj mi styl grupowy może, co? O, na ciebie to chyba styl silny musi zadziałać. O kurwa, i co jest grane? O kurwa, patrzcie, zajebali mnie już. Co to było teraz? Co to było? Co to się tu działo teraz, w tym momencie w ogóle? What the fuck? Gdzie ja w ogóle jestem? A, po wyjściu z jaskini dopiero jestem. No, zajebiście. No dobra, no to cóż, no to widzimy się dokładnie w samym miejscu za momencik. No i dobra, jesteśmy w samym miejscu, co byliśmy dosłownie chwilę temu. Dobra, pogadajmy sobie znów. Czekaj, będzie teraz ten dialog? Patrzcie, widzicie? Przygotuj się! Powinni pokazać się. Dobra, teraz już był. Spoko. No dobra. Myślałem szczerze mówiąc, że to pójdzie znacznie prościej, znacznie łatwiej, ale jednak nie. Jedna gra nam mówi, że nic bardziej mylnego, nie? Ignia ustawione, tak. Ignia ustawione. Kurwa, chyba nie trafiłem w ogóle tym Igni teraz nikogo. No, regeneruj mi, Igni, regeneruj mi. Chociaż jeszcze na jedno. No kurwa, no Gerwant, no. Są tylko ludzie, mordo. No i dobra.
Ty mamy sprzątniętych. Bardzo fajnie. Idziemy po kolejną partię tych leszczyków. Chodźcie, chodźcie. Mordeczki moje. Okej, okay. Idzie tylko jeden, spoko. Dobra, zginął. Chodźcie, chodźcie. Ta bestia jeszcze za mną chyba nie idzie, no nie? Znaczy ten potwór. Czy idzie? Nie idzie za mną. Dobra. Okej, okay, to teraz też tylko jeden do mnie wyszedł. Dobra, spoko, fajnie. Pojedynczo to jeszcze lepiej, bo wtedy też nie muszę tak bardzo używać znaków. A te znaki potem na te potwory, kim się bardzo przydadzą. Właśnie, już do mnie jeden potworek właśnie z nich musi przyjść, bo jakby inaczej. Dobra. Póki jesteś daleko, no to będę cię atakował jakoś bardziej może tym. Albo poczekajcie, mam inny pomysł jeszcze na to. Użyjmy na to znaku akcji. Spróbujmy chociaż na to użyć znaku akcji. No dobra, ciekawe czy tutaj mi nie pomogą. Okej, okay, ty to coś w ogóle nie ma wejścia, tak? Spoko, spoko. Bardzo mi się to podoba. To teraz tak, ja tutaj... Albo dobra, jeszcze troszeczkę bliżej sobie zrobię tego save'a, żebym faktycznie za daleko nie musiał chodzić. Mam nadzieję, że tego druida faktycznie właśnie nie zabiją, że właśnie będzie tak samo jak wcześniej było z Abigail, no nie? Dobra, są. Ja to robię szybciutko save'a sobie. Może być w tym miejscu w sumie nawet. Dobra. Chodźcie, chodźcie panowie, chodźcie, 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 chodźcie. Czekajcie, tylko sobie zmienię znak na igni. O nie, wróciła pana, pani bestia do mnie wróciła. Jasny kurwa chuj. Ta bestia jakaś popierdolona jest, tak szczerze mówiąc. Chodźcie, chodźcie skurczysyny. Mam nadzieję właśnie, że taka szybka to ona nie jest za bardzo, no nie? Ale oczywiście tutaj też się mogę mylić i może się okazać, że jest taka szybka. Dobra, ona w ogóle mi się spierdoliła. A gdzie są ci ludzie w ogóle? Ci dwaj, co mnie gonili. Dobra, zginął sobie. Idzie ci do mnie kolejny, spoko. Spierdalaj, bestio jebana ty. No nie, może nie zajebiesz. Jaj, było blisko, żeby go zabić już. Czekaj, Gerwant. Czekaj, 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 spierdalaj. Dobra, jest okej.
Jest okej. Spróbuję tutaj znowu jakoś w miarę fajnie uciec sobie. Spoko. Tu wyleci teraz zapisik. Dobra. I okej, teraz tą bestię jakoś spróbujemy to sobie narąbać już, nie? Tu może na przykład zrobimy to jeszcze w ten sposób. Troszkę osłabimy. No, przy okazji osłabię siebie, bo widzę, że ta bestia to naprawdę ona nie ma zamiaru, kurwa, chyba dzisiaj umrzeć. Też sobie chyba ark na nią lepiej działał, tak szczerze mówiąc. Jeżeli się ten miecz. I na tryb silny. Parę czasowi spierdolka od razu. To działa w sumie. Jeszcze za wcześnie. Dawaj tego Arda. Teraz tę stronę. Pójdziemy pani Kikimoro. Dobra, bo spróbujemy już. Dobra. Udało się. Uciekaj, 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 bo przecież to wybuchnie, kurwa, zaraz. Czy nie wybuchnie? Jednak nie wybuchnie. Co my ze szczątek? Tchawki, okej, zawiera substancje. No dobra, weźmy to. Okej. Nie jest taka zła w sobie ta bestia, na jaką by wyglądała. Ale zostało nam teraz z dwóch najgorszych tutaj jeszcze gdzieś rzezimieszków pokonania. Czy tam w sumie ten jeden jest najgorszy. I bestia oczywiście też za mną musi gonić, bo jakby inaczej. Muszę teraz tego Arda zregenerować sobie do końca, tak mi się wydaje, że tą bestię odepchnąć. Ale okej, widzę, że na razie bestii ze mną nie ma. Dobra, padł. Zajebiście, że on padł. Teraz fajnie, aby ta bestia do mnie podeszła na przykład. Albo on. Dobra, i tylko on do mnie idzie. Zajebiście. A nie, nie tylko on. Było fajnie, ale się zjebało. A nie, o, jest dobrze, jest zajebiście. Okej. Zaraz sprawdzimy, co miałeś przy sobie, gościu, ale zanim to sprawdzimy, to bym tą bestię jeszcze też chciał sobie najebać, nie? Ale to teraz zapiszemy sobie gierkę w tym momencie, ja bym tutaj nagle zginął. Dobra, sprawdźmy, co miał przy sobie. Nielegalny miecz. Wykorzystywany w wszystkich stylach walki, tak? Kurwa, zajebisty ten miecz jest. Ja go wezmę zamiast tego. Tak coś mi się wydaje. Sierść wilkołaka, glej z królewską pieczęcią. Zaszyfrowany dokument. No i spoko. Aha, ale wezmę ten miecz. Czekajcie chwilę. Ale nie, ja mam miecz srebrny swój i mam też ten nielegalny miecz, tak? Ta jest, zgadza się. Tu wymieniłem ten i to jeszcze był jeden nielegalny miecz. No i dobra, elegancko. To pozbieram teraz te szczątki jeszcze, bo to trochę orenów będę miał od nich. Dobra. Dobra, po tamtych w sumie nie chcę mi się bardzo wracać. Teraz sam pokażę na mapie. Okej, to mamy tylko ognisko pokazane, ale do ogniska udamy się w kolejnym odcinku. Także cześć i do zobaczenia już jutro. Niaure!